Będzie taka forma vloga. Vlog zaczyna się tak. I mam nadzieję, że go wrzucę. Vlog będzie z koniec soboty. Mam sobotę 10. Teraz jest piątek i idę sobie do mojej bufy. Jak ja to pięknie powiedziałam. I sobie idę. Więc takie przywitanie, bo pewnie po tym więc witam się teraz. Ja już sobie idę z moim koniem. I jestem sobie z garderem. To jest taki kinkery. No i już sobie czekam na samochodzie i tam jest Zuza. Garduś. Smakuje? Co koń? Dobra. Ja cię kocham. Chyba koń smakuje, ponieważ koń za mną idzie i nie chce mi dać spokoju, więc... Smakuje, koń był dzisiaj super, więc dostał koń. Dobrze, więc oni chcieli być moim. Daria chce być sławna, tylko że mi YouTube'a usunęli i... Ale jak mi go przywrócą, to wrzucę. Ale czekaj, ja chcę zrobić tych smaczków, które tam polecam. Ona je smaczki z Fougami. Owoce leśne są dobre. No właśnie, ona je z nią. I tam sobie ludzie jeżdżą i tam jest... Emilka, jesteś na vlogu. Jesteś spikselowana na vlogu. Takie ma jakoś mój telefon przy zbliżeniu. Pozdrawiam go. Ale mój jest profesjonalny i zachowuje do mnie. Znaczy koncert, ale potwierdzone info. Ale co? Jakie? No tak. Fajnie. Wesołych świąt. Co z tego, że święta już minęły? I nowego roku też nie możesz życzyć, bo mi YouTube usunęli i dopiero po nowym. To kiedyś tam nowego roku mam. 24 mam 13 godziny, to wiesz. Stycznia. No nie grudnia. No właśnie. Dziękuję. A jeszcze się pojawię w stajni, ale to z tego. Cicho. Więc my już wracamy, a jestem kurde takim fejmem, że wszyscy mnie oglądają i wszystkim dzisiaj musiałam mówić, jak to usunął mi Google kanał. Więc pozdrawiam Darię. Pozdrawiam Darię i resztę. No więc miałam gardera, było fajnie. Zuza miała muńkę oczywiście. Spoko. I zaraz Zuza wam w sensie, no już wam wcześniej zrecenzowała smaczki. Firma Fouganza, owoce leśne, czy tam czerwone owoce, jak kto woli. Profesjonalny sklep jest dziecki Decathlon. Więc no.